Cześć, jak bardzo szybko wydostaniemy oto tutaj badyle z transformatorka. Bardzo fajnie, literki E wychodzą. No i po prostu używamy młota. I to jest poklejone. No i boczne bebechy nam same wychodzą w dół. No i o, widzicie sami, że samo się to rozlatuje. Po prostu wyklepujemy takim sposobem oto. No i potem rozbieramy transformatorek. Literki E powinny wychodzić same. Jak to nie idzie, no to jeszcze poklepiemy parę razy. No i jak jest wszystko rozklejone, to powinno się bardzo fajnie odłączać od siebie. No i widzicie, że już to jest wszystko niemal porozklejane. Jeszcze parę razy młotem powalimy. Transformatorek już powoli idzie rozebrać. Takim oto sposobem szybkim. Jeszcze parę razy wywalimy. Cewki są wyciągnięte z transformatora. Takim sposobem sobie rozbierzemy transformatorek bardzo szybko. Jest jeszcze drugi typ transformatorków. To są takie ze spawami. Tutaj z boku są takie spawy. Z jednej i z drugiej strony. Te literki E są po środku. No wystarczy parę razy młotem przywalić tu po stronach, no i takie coś wyjdzie z transformatorków spawanych. Podobno jest u mikrofalowych transformatorków, wystarczy parę razy stuknąć młotem tu po tych częściach, no i transformator się rozpadnie sam. Dziękuję za uwagę, miłego dnia, w przyszłych odcinkach sobie zdemontujemy i pozyskamy czystą miedź z tych transformatorków oraz parę cewek. Do widzenia, miłego dnia. Możecie sobie zobaczyć inne odcinki demontażu na moim kanale. Do widzenia.